Jest cisza, taka. Pep! Kurwa, stoją! Teraz patron. Ej, nie policja? O kurwa, ej, dron nad nami, patrz tu. To pierwszy wyjazd 2023, taki wspólny. I lecimy na zlot do Niechłonina. Naszych mord jeszcze w tym roku tam nie widzieli. Palej machiny? Ja już odpalone mam. Kurwa, taka cicha. Zbliżasz się do sklepu pierwsza. To dobry powód, aby tu zajechać, bo ceny i promocje mają najlepsze. Reklama mi się wjebała. Zbliżasz się do sklepu pierwsza. To dobry powód, by tu zajechać. Nie, mi tak samo. Ja pierdzielę, ty. A może zrobimy sobie takie te, że jak ktoś wyjedzie na moto ogólnie, opłacimy taką reklamę. Jak ktoś w ogóle wsiądzie na moto, to od razu będzie: wsiadłeś na motocykl, przemyśl, żeby być w ekipie Moto Addicts. Kliknij w link poniżej, żeby przejść na Mastermind/Moto Addicts. Odkręć porządnie manetę, żeby pokazać, że się nadajesz. Ja to policeman. Aby tak przy nich na kolanie przelecieć boczkiem. Ej, w sumie to... W sumie to kolano to nie jest chyba... To nie jest zabronione, no bo jak? No wchodzisz w zakręt po prostu wykorzystując, tylko przy prędkości dobrej byś musiał wejść. Ale podejrzewam, że było podciągnięte pod ten... Zagrożenie zagrożenia. Ale przyczepność masz zajebistą, tak? Ale kolanem. No kolanem i kołem. Kolanem to tylko wykładasz, czy jeszcze możesz, czy już starczy. Widzowie, jak myślicie, kolano to będzie przestępstwo, czy nie? Gdzieś dalej lecimy, nie? Co w paradzie, to 20 na godzinę. Jedynka, dwójka. No. I wentylator. I regulator. Mobilne serwis trzeba założyć. Dlatego nie pojechaliśmy na paradę, tylko pojechaliśmy inną drogą. Bo jesteśmy na miejscu chyba. Poczekaj, zapytaj się, gdzie ten zlot? Ten zlot tam? No, bardzo dobrze obmyśleli, że pokazują wszędzie, ludzi mają swoich, żeby pokazać, gdzie skręcać. Dzięki, Jomuś. Dostajemy? Tak, tak ładnie, żeby nas było widać dobrze. No, do końca. Jeszcze. Łap. Ten bas, kurwa. Ładniejszy ma dźwięk. Motor mi ukradł. O kurwa, Venom jechał. Ty, ale abyś tak z daleka jechał, to tylko kask nie pasuje. Ja będę czarny. Jeszcze zmienisz kask i jeszcze będziesz dupy wyrywał. To liczy, że Marta do niego wsiądzie. A, nie ma. A co ty przykręcę specjalnie? Marta z daleka widzi. Dobrze, różnice. O, ale mi piknęło. Co ci piknęło? Pik, to? Jelosik. Jest cisza, taka. Pep! Pep, kurwa, stoją! Dobrze, że prądem nie razi. Stoją. A czasami to by było zasadne. Drewniane, jo? No. Na pitach się przytrze, będzie fajnie. Będzie śmierdziało tak, abyś diaksem ciął deskę. A idę gdzie to? Robercik Ozon podesłał. Będzie testowany na pitach. Tylko te masz, jeszcze masz na pitę drugą. Mam te oryginalne, te jeszcze z te, co wtedy zjeżdżałem, ale te to mam tylko. Te to tylko wziąłem sobie na to. To przełożę je na pity i będę tyrał. Potem przełożę na to i... Paniaty, panie. Jak? Kurwa. Tak, że widzisz, trzeba wadzić teraz od kołdza, jak i zabijać. No. A patron? Ej, nie policja? O kurwa, ej, dron nad nami, patrz tu. Słuchajcie, przed chwilą mieliśmy akcję, jesteśmy tacy obsrani ze strachu. Jedziemy sobie, oczywiście zgodnie z przepisami. I dolatuje do nas dron.
To było poza zabudowanym, było widać na pewno na ujęciu. O, tutaj na tym ujęciu, zobaczcie sobie. W tym momencie leci nad nami dron i bardzo szybki dron. Przecież mamy DJI Mini 3 Pro. Wiem, że on jest dosyć wolnym dronem, ale ten to tak zapierdał, że ja byłem w szoku w ogóle i od razu się wydgaliśmy, że to jakieś służby. I powiem wam szczerze, że wszyscy byliśmy, no wiadomo, nic nie zrobiliśmy, ale byliśmy obsrani, no bo to niecodzienna sytuacja. Ale się okazało, że to jeden chłopaczek w okolicy lata sobie takim dronem FPV właśnie, bardzo szybkim, do 140 km na godzinę, który się rozpędza. I on nas właśnie nagrał. Ale było grubo, także uważajcie na drony. Gdybyśmy pojechali prosto, to byśmy w niewiedzy za 3 miesiące obsrani żyli. No, bez kitu. Ja pierdolę, jaki to był fart. Także uważajcie, nie dźgajcie się na takich drogach, bo to jest bardzo niebezpieczne. Zachęcam do przepisowej jazdy. Jawor Emo. Nie ma to jak dobry powrót z tripa. Słoneczko świeci, deszcz napierdla. No jak to śmigos dyngus, no dzisiaj akurat jest śmigos dyngus. No i nie mogę powiedzieć, że nie dostałem śmigusem po dyngusie. Słuchajcie, zapowiada się, że to koniec tripa na dzień dzisiejszy. Suchutko jest, motocykl już przesech. Lecę na kolejną przygodę, a mam dla was jeszcze coś jednego do pokazania. Z tamtego sezonu z Desto wybraliśmy się na tor do Torunia, motopark. Z naszymi pitbajkami zapraszam do oglądania w tym sezonie. Mam nadzieję, że dostarczymy wam sporo więcej treści odnośnie pitbajków. Mamy już pewne plany, mamy załatwiony plac, gdzie będzie można ćwiczyć. Ja was zapraszam do oglądania tego torowanka i dajcie znać, jak podobały wam się te dwie przygody. Pozdro! Nagrywa? Widzicie mnie? No to witam serdecznie. Z toru w Toruniu. Lecimy! Desto! A? Przypał jest. Czemu? Musisz mi pożyczyć slidera. Najpierw będziemy schodzić na prawo, potem na lewo. Nie mam. Slajderów nie mam. O co ty gadasz? Opa! Dupa uciekła. No widzowie, powiem wam, że myślałem, że przyjedziemy na większy tor, będzie dużo łatwiej niż na tym placyku, ale jednak też od zera trzeba się ogarnąć. No i Desto, powiedz, jak twoje pierwsze wrażenie na pita, bo ty pierwszy raz. Moje pierwsze wrażenie, powiem ci tak, fajna zabawka, jest to więcej, jest to tak lekkie i tak słabe, bo co się łapie mor, jedzie się też przyjemnie. Ręce tak samo bolą jak na bicie, jak byliśmy tutaj 2 lata temu. Chyba nawet bardziej. Chyba nawet w sumie może bardziej, tak. No i czekam na te kolanko twoje pierwsze, nie mogę zejść. Spokojnie, na początku to nie jest tak łatwo. No nie wiem, gdzie mam te kolanko, kurwa. Byku, inaczej zrób. Zsiądź bardzo i zaprzyj się prawą nogą o prawą stronę motocykla, tak żebyś się zaparł, dosłownie jakbyś miał sięgać sobie jabłko
z okna. Tylko nogą. Tak, no, tak naprawdę to tylko nogą się trzymasz. Ster sobie, wyprostuj rękę praktycznie. Przedramię, przedłużenie steru. I głowa nisko i w zakręt, nie? Głowa głęboko i w zakręt. Jak Venom ci powiedział, to nie ma we wsi. No, to jest tak, że jak wejdziesz, za chwilę będziesz walił jak szmata. Mi już się powoli wjeżdża, już powoli tryb Supermana mi się załącza. I no, my, i no patrzeć jak pierdolę. Kolanko. Widziałeś? Tu na takim czymś lepiej się przyzwyczaić do kolanka. Tak jak tam na tym torze. Już widzisz, mniej więcej czujesz, nie? I pa. Widziałeś? Widziałem, no. Teraz pozycję jeszcze poprawisz. Jak już masz kolano, to teraz musisz popracować, żeby ta poza była dobra technicznie, nie? O. Już teraz na każdym praktycznie, nie? No. O. Tu nie, bo za wolno jechałem, się prawie zatrzymałem. Ale tak technicznie do poćwiczenia dobry taki placyk, nie tor. Bo tu czujesz i co chwila masz. Nie musisz czekać na zakręty, tylko co chwilę masz próba. Więcej prób w mniejszym czasie. PMDS to jeszcze troszkę i taki markezik z ciebie mały będzie. No, tak myślę. Chcę powiedzieć ci, ty to w swojej posturze. Na tym slipline'ku to wygląda tak, jak ty te rowerki nie przyniesie. Ja wiem, ale uwierz mi, że mi jest ciężko, bo ja jestem spakowany jak plik WinRAR. Miałeś już ci tu kolano? Prawo może nie będę, bo Bestsidera nie ma. Kolanko. Rozjuszył się. I to od wewnętrznej deski też ładnie. Tak jest. Musiał się rozjuszyć, i pany. Teraz mój. I skróci. Poszedł, ej. Oszukuję na cheatach, jebany. Ostatnia przekazówka i kończymy ten balet. Dzięki za obecność. Jesteśmy w kosmos. Ze zmęczeni.